Henryk Grabowski, dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego. Żeby wyobraźnię ludzką uruchomić, szczególnie kierowcy, to kupiliście urządzenie. Co to jest? Bo teraz tutaj demonstrujemy. To jest symulator działania pasów bezpieczeństwa, czyli tutaj mamy taką namiastkę zderzenia, sytuacji awaryjnej. To będziemy za chwilę widzieli. Tak, to będziemy za chwilę widzieli. To służy do tego, żeby właśnie wyobrazić, pokazać, jak tak naprawdę, jaki jest efekt działania zapiętych pasów bezpieczeństwa. No zaraz o efekt panią zapytamy, a teraz czy będzie to upublicznione dla szerokiej rzeszy mieszkańców Suwalszczyzny? W jaki sposób? Taki jest cel tego urządzenia. To nie jest urządzenie, które ma stać w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego, tylko przy każdej okazji, gdzie tylko będzie jakiś festyn, impreza większa, będziemy demonstrowali, będziemy pokazywali, będziemy stwarzali możliwość spróbowania reakcji i poznania reakcji działania właśnie pasów bezpieczeństwa w praktyce na podstawie tego symulatora. Chyba prawidłowy kierunek inwestowanie w takie urządzenia, żeby pomogło przyszłym kierowcom, bo mamy ich przecież ich coraz więcej. Oczywiście i chcemy, żeby każdy z nich miał szansę sprawdzenia, jaki jest efekt zapinania pasów bezpieczeństwa, bo to nie tylko zapinamy pasy, żeby uchronić się przed mandatem, jak niektórzy to interpretują, ale przede wszystkim w trosce o własne bezpieczeństwo. I właśnie chcemy teraz zobaczyć, jaki będzie efekt. Przy jakiej prędkości pani zjedzie tutaj? To nie jest duża prędkość, ta, którą tutaj można osiągnąć, bo niewielki jest to odcinek. To jest około 14-15 km prędkość, ale efekt już można poznać. Czy już możemy wystartować? Tak jest. Pani jest w gotowości. Proszę bardzo. I czekamy na efekt. Teraz jest zapinała. Ja i tak zapinam. Robię wrażenie.